Dzisiaj chciałbym powiedzieć wam taki temat, jak wydłużyć swoją wiarę. O, wow. Dobra, ja sobie nawet napisałem w cudzysłowie, żeby to nie było takie straszne, ale jak wydłużyć swoją wiarę. Wszyscy chcą ją wzmocnić, wszyscy chcą ją pomnożyć, wszyscy chcą, żeby ona urosła, a ja chcę wam zachęcić, żebyście wydłużyli swoją wiarę. I chcę wam powiedzieć, dlaczego chcę. I zacznę może od razu od Ewangelii Mateusza, 8 rozdziału, od wersetu 23 do 27, jest tak. A gdy wsiadł do łodzi Jezus, poszli z Nim uczniowie Jego i oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy, ja uwielbiam to po prostu... Wyobrażasz sobie to życie, kiedy nawałnice napierają, rzeczy się dzieją, zadyma się dzieje, a ty śpisz sobie. Normalnie, tak. I więc on też spał. I podszedł do niego, zbudzili go słowa, podeszli do niego i zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś zdziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Halleluja. Ciekawa, bardzo ciekawa historia. Jest tutaj ten moment, kiedy burze napierają, Jezus sobie śpi, oni go budzą. Człowiek zbudzony jest zdenerwowany, nie? Więc się zdenerwował. Mówi, co tacy małowierni jesteście? A ciekawe, w tłumaczeniu właśnie tego Nowego Przymierza jest powiedziany ten werset, który mówi o 26, mówi tak, o ludzie małej wiary. O ludzie małej wiary, czemu się tak boicie? I kiedy słyszymy taki fragment, słyszymy właśnie określenie mała wiara, no to myślimy sobie, no to trzeba mieć dużą wiarę. Dużą wiarę. I tak pomyślałem sobie, no w pewnym sensie, okej, tak to rozumiem, fajnie to jest, ale przecież inny fragment mówi, który był dzisiaj, zaczął nasze spotkanie, ci, którzy byli punktualni, to wiedzą, jaki werset zaczął dzisiaj nasze spotkanie, ale dzisiejszy fragment, który zaczął nasze spotkanie, pochodzi z Ewangelii Mateusza z 17 rozdziału, wersetu 20 i mówi w ten sposób. A on im mówił, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście, bo to jest sytuacja, kiedy oni próbowali uwolnić epileptyka, ale nie mogli, się pytali, dlaczego nie mogli. A on mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla niego, dla was nie będzie. I w innym fragmencie oni mówią, uczniowie do Jezusa mówią, przymnóż nam wiary, tak jakby daj nam więcej. A Jezus im mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to byście powiedzieli do tej góry, przenieś się, a ona się przeniesie. I co jest ciekawe, słuchajcie, to jest to, że Jezus Chrystus użył najmniejszej formy, jaka wtedy mogła do nich przemówić. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć o jakichś atomach, kwantach czy czegoś takiego, ale wtedy użył tego ziarnka gorczycznego, które było najmniejsze z nasion im znane i użył tego obrazu, mówiąc, gdybyście mieli najmniejszą wiarę, taką jak ziarnko gorczyczne, to powiedzielibyście, do tej góry usuń się, ona by się usunęła i nic nie byłoby niemożliwego. Zatem to jest ciekawe, że w innych fragmentach mówi, że jesteście małej wiary, a w tym fragmencie przecież mówi, że jakbyście mieli tą najmniejszą, to byście to robili. No i to jest konflikt, to jest problem, dopóki się nie wejdzie najczęściej w jakieś bardzo konkretne zrozumienie słowa, które było tam użyte w języku oryginalnym, czyli w tym wypadku greckim. I zauważyłem, coś niesamowitego zauważyłem, że wszędzie tam, gdzie Jezus mówi małowierni, to jeszcze bardzo jest zbliżone do tego, co chcę powiedzieć, ale wszędzie tam, gdzie jest napisane małej wiary jesteście, czy małej wiary jesteście, jest użyte słowo greckie, które brzmi oligopistos. Oligopistos i nieważne, jak to brzmi, ważne, co znaczy. Poruszyło mnie, że nie chodzi tu o małą wiarę, tylko o krótkotrwałą wiarę. Dlatego dzisiaj stwierdziłem nie jak powiększyć wiarę, tylko chciałem jak wydłużyć ją, żeby ona nie była taka krótka. Bo krótkotrwała wiara powoduje, że mamy naprawdę, nie możemy chwycić to, co przez wiarę mamy w Chrystusie.
Jeden z takich niesamowitych obrazów jest sytuacja, kiedy Jezus chodził po morzu. Pamiętacie tą historię? Popatrzcie, jest to, gdzie to jest? Ewangelii Mateusza też, 14 rozdział. Od wersetu 25 czytamy. A o 4 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. A! Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, jestem z wami, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. Co robił? Szedł po wodzie. Powiedzmy razem, szedł po wodzie. I przyszedł do Jezusa, a widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, słuchajcie, żeby być tym, oligopistos! Czemu zwątpiłeś? Czyli powiedział mu, o ty krótkiej wiary, krótkotrwałej wiary, czemu zwątpiłeś? Zauważyliście, że Piotr chodził po wodzie? Ja rozumiem, że on w końcu wpadł do tej wody. Ja to szanuję. Ale słuchajcie, nawet jakbym miał wpaść po drugim kroku, albo po pierwszym, to ja chciałbym choćby jeden postawić. Nie wiem, ilu z was jest tutaj takich, ale chciałbym choć jedno postawić. I tak naprawdę, dlaczego on postawił tą nogę na morzu i szedł po wodzie? Piotr, Jezus szedł po wodzie, halleluja, wszyscy wiedzą, o, Jezus umiał wszystko. Potrafił wszystko, ale Piotr chodził po wodzie. Nie wiem, ile kroków zrobił. Kilka na pewno, może kilkanaście nawet kroków zrobił. A kto wie, może kilkadziesiąt szedł przez te morze, zanim tam doszedł. I w pewnym momencie wezbrały wichry i co? Zwątpił i wpadł. Innymi słowy, Piotr miał wiarę, aby chodzić po wodzie. Miał ją wystarczająco dużą, żeby chodzić po wodzie, ale zbyt krótką, żeby dojść do końca. Tak chcę, żeby to weszło, wiecie. Żeby to weszło. Niesamowitą rzeczą jest to, że każdemu z nas jest dany duch wiary. I wszyscy mamy wiarę. Wiarę, każdy z nas ma wiarę, jak ziarnko gorczyczne, wystarczającą na tyle, żeby móc wszystko pociągnąć. Problem nie jest w wielkości wiary, ponieważ to nie jest kwestia jakiegoś zasłużenia sobie na te rzeczy, ale problem jest w wytrwałości w wierze i pozostaniu w wierze do końca. Dlatego uznałem za sensowne nazwać dzisiejsze kazanie, jak wydłużyć swoją wiarę. Żeby dociągnąć do końca, a nie przy najbliższej wichurze i przy najbliższym wietrze po prostu gdzieś zwątpić i poddać się temu, co... I poddać się takiej niewierze, odrzucić wiarę, zakończyć ją, zatrzymać ją. Dlatego jeśli byśmy mieli wiarę, jak ziarko gorczycy, będziemy przenosić góry. I jesteśmy często krótkotrwałej wiary. Szybko zaczynamy z radością, z ufnością. Zaufamy Bogu, idziemy za Bogiem, robimy z Bogiem rzeczy. Rzeczy się dzieją, ale w którymś momencie nagle po prostu gdzieś ucieka nam to. I wiecie, nie jesteśmy jedyni. Był taki prorok, chciałbym, żebyśmy zwrócili na niego uwagę. Prorok Eliasz, który zrobił coś niesamowitego. Prorok Eliasz, Bóg go powołał do tego, żeby sprowadził sąd na Izraela. Sprowadził ten sąd w taki sposób, że zatrzymał deszcz. I nie było deszczu przez ponad 3 lata, nie padało na ziemię izraelską. To spowodowało, że dość obfity kraj zamienił się w kraj po prostu suszy i biedy. I wiele ludzi ledwo łączyło koniec z końcem. W pewnym momencie Bóg też wziął go do tego, żeby Eliasza, żeby skonfrontował około 900 fałszywych proroków. Zgromadził ich wszystkich razem na jednym miejscu, pamiętacie to, i powiedział im, słuchajcie, złóżmy ofiarę swoim Bogom. Wy złożycie swojemu, a ja złożę Bogu Izraela. I zobaczycie, który jest prawdziwym Bogiem.
I kiedy oni tam, mówi, wy pierwsi zróbcie to, zrobili ołtarz, położyli ofiarę na ołtarzu, zaczęli tam wykrzykiwać, Baalu, zrób coś, zrób coś, zrób coś, a Baal nie zrobił nic, bo jest nic. No więc Eliasz był tak w wierze stał, że mówi, no może śpi, może się zapomniał, może jest zajęty innymi sprawami, a oni jeszcze głośniej, więc wzięli noże i zaczęli się ciąć. Krew się lała z tych kapłanów, a tu się nic nie stało. Natomiast Eliasz zrobił ołtarz, zbudował ołtarz, położył ofiarę na tym ołtarzu i poprosił, żeby oblać to 4 wiadrami wody 3-krotnie, aż się przelewało to po prostu wszędzie ta woda. I powiedział, no to Panie, przyjmij tą ofiarę. Ogień strzelił z nieba, zjadł ofiarę. Po czym poszedł na górę Karmel i sprowadził z powrotem deszcz. I na nowo zaczęło padać w Izraelu. No, musimy sobie powiedzieć jasno, że jest to człowiek wiary, pełen mocy, pełen chwały. Aż w końcu, jak to powiedział Carl Gustav Severin na naszej konferencji, dostał SMS-a od Izy. A SMS brzmiał następującej treści był. To jest Pierwsza Królewska 19:1-4. Najpierw ta historia, jak Achab, król, poszedł do Izy. Achab odpowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Jezabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem, treść SMS-a. To niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Czyli innymi słowy, zabijecie. Stoi gościu przed 900 facetami, prorokami i ich po prostu ośmiesza, a nagle jeden głos, jeden dźwięk, jedna niewiasta powiedziała, zabijecie. I on się, że tak powiem, przestraszył. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś przyszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Niesamowita historia. Ten bohater wiary, ten mąż Boży, ten Eliasz, prorok Boży, głos chodzący niemal Bóg po ziemi w imieniu, ambasador Boży, w imieniu Boga, który zatrzymał deszcz, skonfrontował proroków przez cud ognia, który pożarł ofiarę Bożą dla Boga i potem znowu ten deszcz otworzył, wybił tych proroków do dna, Izrael przywrócił do Boga, po jednym dźwięku ucieka na pustynię, idzie pod drzewo jałowca, nie po to, żeby się tam całować, tylko po to, żeby życzyć sobie śmierci. I mówi, ja już mam dość. Wiecie, ja rozumiem powiedzieć dość, kiedy nic do tej pory nie wychodziło. Ale kiedy wszystko wychodziło i wszystko było po jego myśli i wszystko było z mocą Bożą i wszystko się działo, on mówi, ja mam dość, jestem już zabierz mnie stąd. To jest niesamowite miejsce. Okazuje się, że nawet najsilniejszy mąż wiary, który dokonuje cudów, który dokonuje wielkich rzeczy, który chodzi po wodzie, może zwątpić i wpaść do tej wody. Najsilniejszy mąż wiary, który konfrontuje proroków, może zwątpić i życzyć sobie śmierci i być załamany. Jeśli tak jest, to znaczy, dla mnie to jest taki sygnał, że i my możemy doświadczać sytuacji, w którym mamy dość. W którym po prostu robi się już tak ciężko, że nie wiesz, co z tym po prostu zrobić. I teraz chodzi o to, żeby nie patrzeć, czy oni mieli, czy nie mieli wiarę taką prawdziwą, tylko raczej zastanowić się, czy jest możliwość jakaś, aby wzmocnić w nich to, aby ich posilić w jakiś sposób, aby ich wiara nie była krótkotrwała, ale aby wiara ich była stylem życia, bo przecież sprawiedliwy z czego żyje? Z wiary żyje i to swojej własnej. Dlatego czytamy dalej, zobaczcie. W 5 wersecie jest napisane tak, kiedy on pod tym krzakiem tam siedział. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego, wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał
Placek upieczony i dzban z wodą. Pościelił się więc i znowu się położył, lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do góry Bożej Choreb. To jest niesamowita historia. Oto anioł przynosi mu placek i dzban wody, aby się posilił. Sobie czytamy takie fragmenty i sobie myślimy, ale o co, come on? Co to, co ja taki placek też chcę? Ktoś chce takiego placka? Zjesz placka i idziesz dalej. Zjesz placek, popijesz wodą i idziesz do góry Bożej Choreb, gdzie, zdradzę wam, Eliasz spotkał tam taką niesamowitą obecność Bożą, która uczyniła i ugruntowała w nim jego powołanie i sprawiła, że jego wiara stała się trwała aż do samego końca. Ja chcę takiego placka. Więc kiedy pomyślałem sobie, że ja chcę takiego placka, to zadałem sobie pytanie i zadałem sobie trud, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, o co chodzi z plackami w Biblii. Bo z plackami w Biblii to nie jest taka prosta historia, ponieważ placki w Biblii występują bardzo często. Jeden król Hiskiasz, który był śmiertelnie chory, przyłożył mu Izajasz placek z rodzynkami do jego rany i on się uzdrowiał. I sobie myślę, o co chodzi z plackami? I mówię, Boże, odpowiedz mi, co to jest placek. Placki ziemniaczane znam. Placki ziemniaczane znam, ale nie rozumiem, co to są biblijne placki. One występują w Pieśni nad Pieśniami, one występują w Nowym, w Starym Testamencie, one występują nawet w Nowym Testamencie. I wtedy dowiedziałem się, że placek, różnica między chlebem a plackiem polega na tym, że biblijnym, starotestamentowym wypiekiem chleba, a plackiem jest taka, że do chleba dodaje się owoców i staje się plackiem. A ponieważ już wiecie, ci co byli na obozie, że ja lubię składy i rozprawiać się ze składami danych rzeczy, to odkryłem, że owoce... Co się stało? To odkryłem... Proszę nie rozpraszać mi audytorium. Co wzmacnia nasze życie? Placek. A placek ma owoce, albo rodzynki, albo figi. I zrozumiałem, że owoc, że my żywimy się owocem jego warg. Że nasze życie jest pożywione owocem jego warg. I pomyślałem sobie, jeśli chcę wydłużyć swoją wiarę, muszę naprawdę spożyć owoc jego słowa. Muszę karmić się jego słowem. I potrzebuję stale karmić się jego słowem. Potrzebuję napełniać swoje wnętrze owocem jego ust. Powiedzmy razem, Słowo Boże. Wiecie, Rzymian 10:17 mówi w ten sposób, a wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Nie mamy? Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Co to oznacza? Co to oznacza? Wiecie, jeszcze powiem tak. Słowo Chrystusowe, ale wypowiedziane pewnym dźwiękiem. Wiecie, nasze życie jest skonstruowane tak, że dźwięk ma wielkie znaczenie. Dźwięk ma wielkie znaczenie. Nie ma zresztą dźwięku bez znaczenia, mówi list do Koryntian. Naprawdę dźwięk ma znaczenie. Dźwięk, którym przyjmujemy do swojego życia, ma ogromne znaczenie. Muzykę nawet, którą słuchamy, ma ogromne znaczenie. Komunikaty, które słuchamy, ma ogromne znaczenie. Ponieważ komunikaty nie są tylko i wyłącznie pewną treścią, ale one są też dźwiękiem, na który reaguje nasza dusza. Nasza dusza jest skonstruowana, aby reagować na dźwięk. Jedno i to samo słowo może być przyjęte z radością, jedno i to samo słowo może być przyjęte z lękiem, w zależności to jest od dźwięku, z jakim zostało wypowiedziane.
w zależności od dźwięku, jaki jest, można wypowiedzieć rzeczy te same w gniewie i można wypowiedzieć te same rzeczy, że tak powiem, w miłości i radości i to będzie inaczej działało na nas, mimo że słowa mogą być te same, ponieważ to dźwięk ma ogromne znaczenie. I słowo od Boga jest rodzajem to rodzaj dźwięku, to nie tylko treść. Biblia to nie jest tylko treść. Biblia to pewien dźwięk z nieba. Słowo, które jest w Biblii, jest pewnym dźwiękiem z nieba, którym potrzebujemy wypełniać naszą duszę, a najbardziej nasza dusza reaguje na jeden rodzaj dźwięku, najbardziej, na różne reaguje, na telewizor reaguje, na odtwarzacz reaguje, na różne dźwięki wokół reaguje, ale najbardziej moja dusza reaguje na dźwięk wypowiedziany moim głosem. Mój głos ma największy wpływ na moją duszę. Dlatego tak bardzo jest ważne, nie tyle co słucham od innych, tak jak teraz jesteście na kazaniu, to może was budować, to może was zachęcać, nadal jednak ważniejsze będzie to, jaki ty dźwięk wydajesz w ciągu tygodnia sam do siebie. Nadal będzie miało znaczenie to, co ty mówisz do siebie samej, do siebie samego, mówiąc o tym, czy to jest słowo Boga żywego, czy to jest słowo, które nie pochodzi od Boga. Czy to jest słowo wiary, czy to jest raczej słowo niewiary, załamania, lęku, pewnych obaw, narzekania. Narzekanie to jest absolutny dźwięk z piekła. To jest jakby użycie słowa piekielnego, żeby kształtować swoją duszę. Dlatego zobaczcie, to właśnie w kontekście tego jedzenia, w kontekście ubrania, tam najczęściej występuje to słowo krótkiej wiary. O małowierni tłumaczymy to, ale to krótkotrwała wiara jest w tych rzeczach doczesnych, bo często po prostu właśnie tam jesteśmy kuszeni, żeby narzekać na swój los, narzekać na swoje życie, na to, co jemy, na to, co się ubieramy i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, z czym musimy się zmierzyć. Niesamowitą rzeczą jest, czyli potrzebujemy, żeby Słowo Boże stało się częścią naszego życia codziennego, żeby dźwięk, który wychodzi z naszych ust, był dźwiękiem Słowa Bożego. W naszych myślach są różne myśli. Niektóre wcale nie pochodzą od Boga, ale chcę wam powiedzieć, że zaczynamy się tak naprawdę żywić dopiero wtedy, kiedy zaczynamy wypowiadać. Ważny jest twój wybór, co będziesz ogłaszał nad swoim życiem, co będziesz wypowiadał w swoim życiu i jaki dźwięk będzie wychodził z twojego życia. Jaki owoc? Czy to będą rodzynki, tak? Czy to będą figi? Czy to będą może jakieś osty, chwasty, które będą wychodzić z twoich ust? Czy chcesz, czy nie chcesz, za każdym razem będziesz się tym żywił. W związku z tym złożmy ofiarę Bogu żywą, przyjemną przez owoc naszych warg, jak mówili do Hebrajczyków, wypowiadając wiarę, zaufanie, mając wielki obok świadków wcześniej, abyśmy zrozumieli, że przez wiarę dziedziczymy obietnicę, nie tylko przez wiarę, ale przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy. Więc jeżeli przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę, nasza wiara musi być dłuższa niż chwilowe poczucie komfortu. Ona musi sięgnąć nawet wtedy, kiedy czujemy się już niekomfortowo. Ufać Bogu w niekomforcie. Wszyscy ufają Bogu w komforcie, ale bardzo niewielu ludzi ufa Bogu poza już komfortem bycia i funkcjonowania. Amen? Druga rzecz, którą jest, w placek jest stworzony z mąki. Wiecie, z pszennej, takiej pięknej mąki. I się zastanawiałem, czy mąka może mieć jakieś znaczenie. I posłuchajcie, i taki fragment, pozwólcie, że wam przeczytam. Gdzież go żeż mam? Tutaj, gdzieś miałem. Słuchajcie, z pierwszej, z trzeciej Mojżeszowej. Mamy taki fragment przygotowany? Trzecia Mojżeszowa? Rozdział drugi, werset od pierwszego do trzeciego? Dajcie głos. Mamy czy nie? Nie? No, okej, okay. Dobra. No to dobrze, to wam wytłumaczę, a wy sobie go to przeczytacie, dobrze? Tam jest mowa o składaniu pokarmów, ofiary z pokarmów. I najświętszą właśnie ofiarą z pokarmów jest ofiara z mąki pszennej. To będzie coś najświętszego.
które będzie składane jako ofiara z pokarmów. I się nad tym zastanawiałem i zrozumiałem i pamiętam, że zawsze w Starym Testamencie i w Nowym również chleb był obrazem i manifestacją pokarmu z nieba. Od manny, która była spuszczona z nieba, po te placki, te chleby pokładne, które były w namiocie Mojżesza, poprzez składanie ofiar z pokarmów. To było najświętsze dla Boga, dlatego że to symbolizowało pokarm z nieba. I kiedy Jezus powiedział, kiedy przyszedł w Nowym Przymierzu, powiedział, to nie Mojżesz dał wam pokarm prawdziwy, ale to ja jestem prawdziwym chlebem życia. Czym on jest? Chlebem życia. Chlebem, który karmi naszą duszę. Karmi naszą duszę. Zatem tym drugim krokiem, który pomaga nam, abyśmy utrzymali naszą wiarę, długość. Pierwsze to był owoc, który jest wynikiem naszych warg, ale drugim elementem jest to pokarm, który uspokaja i naszą duszę zaspokaja i kształtuje ją, a szczególnie nasz sposób myślenia. Nasze myślenie. Bóg zaczyna zajmować się naszym myśleniem i aby utrzymać wiarę dłużej, nasze myślenie musi być przeobrażone przez Boży pokarm. Potrzebujemy karmić się tym pokarmem do tego miejsca, kiedy zmienimy nasze myślenie. Psalmista, prawie wiele psalmów, które przeczytamy w psalmie, często jest takie, jest źle, nawet coraz gorzej. Nie wiem, co z tego będzie. Nie wiem, jak z tego wyjdę. Jest bardzo ciężko. Udręczona moja dusza. Moje życie jest umęczone. Nie wiem, jak z tego wyjść. Ale za chwilę widzimy, kiedy psalmista mówi, ale Ty, Boże, jesteś wszechmogący. Ale Ty, Boże, jesteś ponad wszystko. Ty światy uczyniłeś. Ty ziemię stworzyłeś. Ty morza poruszasz. Ty lądy ukształtowałeś. I pokazuje, jak autor chwyta bitwę w sobie samym, bitwę o sposób swojego myślenia i nagle ogłasza, że to Bóg jest Bogiem Wszechświata, że to Pan jest tym, który jest odpowiedzią, że to Ten, który żyje i króluje, jest na wieki. Widać tam bitwę o swój sposób myślenia, bitwę o zmianę myślenia w swoim życiu. A więc my potrzebujemy ogłaszać Słowo Boże, potrzebujemy wykąpać się w Słowie Bożym. Potrzebujemy trwać w Słowie Bożym. Potrzebujemy znać Biblię, fragmenty, na okoliczności, aby je móc wypowiadać, ale też potrzebujemy czasu i pokarmu Bożego, aby po prostu zmienić nasz sposób myślenia i zmienić to myślenie. I taki chleb był smażony, pieczony na oliwie, a oliwa była z oliwek. A żeby oliwki można było, aby żeby oliwę użyć z oliwek, to trzeba było oliwki wytrzęść z drzewa, te, które spadły, się zbierały, a potem zgnieść je, aby je potem wyciągnąć z nią oliwę, aby upiec taki placek. Zatem widzimy tutaj bardzo mocno i bardzo wyraźnie, że wytrwałość naszej wiary powodują doświadczenia. Zobaczcie, fragment, który mówi w liście do Jakuba i już zaraz skończymy. Pierwszy rozdział 2-4 mówi tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia co? Wytrwałość. Jak przedłużyć swoją wiarę? Poczytujcie sobie za najwyższą radość rozmaite próby. Potrząśnięcie, które reprezentują oliwki i zgniatanie, które jest, reprezentują oliwki, jest to doświadczeniem naszej wiary i kiedy my poczytamy sobie to za radość, to przynosi wytrwałość w naszym życiu. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. My jako dzieci Boże potrzebujemy się nauczyć poczytywać sobie doświadczenia jako miejsce radości. Odkrywać w doświadczeniu naszą radość. Powiem wam tak, kiedy rozumiesz, że Jezus Chrystus siedzi na tronie, kiedy wiesz, że nic nie może zachwiać potęgą Królestwa Bożego, wtedy nie wprowadzisz w swoje życie zamieszania. Doświadczenia będą, ale nie wprowadzisz zamieszania.
Wprowadzamy zamieszanie, ponieważ przy doświadczeniach zaczynamy czuć się niepewnie. Zaczynamy być przestraszeni. Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Czemu aż tak jest? To jest normalne. Im szybciej nauczysz się, że w Królestwie Bożym i w życiu dzisiejszym z Bogiem doświadczać będziesz potrząsania i doświadczać będziesz zgniatania, to tym szybciej będziesz mógł trenować i uczyć się, jak zamieniać coś, co boli, na uśmiech na twarzy. Ktoś może powiedzieć, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, tylko jak nie wiesz po co. To jest trochę jak z rodzeniem dzieci. Kobiety to rodzą, to wiedzą. Ja to tam nie rodziłem nawet kamyczka. Ale one dokładnie wiedzą, że ból, który przychodzi, nie jest bólem, Agnieszka mówiła to na rentgenie życia, tak? Nie jest bólem ku chorobie, jest bólem ku radości, jest bólem ku nowości i wiemy, że boli i nawet płaczemy, ale matki często, które rodzą, płaczą w radości. Cierpią w radości. Ktoś powie, co ty wiesz? Gdybyś to poczuł choć trochę. Dobra, okej, w porządku, ale nadal uważam, że jest to zrozumiane, kiedy my rozumiemy ból, kiedy rozumiemy celowość rzeczy, kiedy rozumiemy, że coś się dzieje dla czegoś, żeby przynieść życie, a nie śmierć, przejdziemy wszystko. Więc ból w Chrystusie to krótkotrwałe cierpienia, których nie można porównać z chwałą, która nadchodzi. Amen. A na końcu popił dzbanem wody, a woda jest zawsze symbolem odnowienia i odświeżenia. I chcę ci powiedzieć, że odnowienie i odświeżenie przychodzi do twojego życia, jeśli tylko przyjdziesz, aby napełnić swoje życie pokarmem z nieba, by przedłużyć swoje powołanie, by przedłużyć swoją wiarę, by nie być w krótkotrwałej wiary. I za każdym razem, kiedy stoję w wierze, kiedy modlę się o coś, ja wiem, że potrzebuję słowa. Ja bez słowa nie próbuję wierzyć. Naprawdę. Nigdy nie mówię, ja należę do Niego, to powinno się stać. Ja zawsze chwytam się obietnic. Zawsze biorę słowo. Zawsze ogłaszam to słowo. Jestem dzieckiem Boga. Należę do Boga. Mam uzdrowienie w Chrystusie. Mam uwolnienie w Chrystusie. Mam błogosławieństwo i obfitość w Chrystusie. Ja to wszystko posiadam nie ze względu na moje widzimisię, czy kogoś widzimisię, ale ze względu na słowo, które jest w Biblii. I chcę wam powiedzieć, że ogłaszam to w moim sercu. Uciszam całą burzę we mnie. Uciszam cały sztorm we mnie, dlatego że wiem, jakie Bóg ma myśli o mnie. Więc przyjmuję Jego myśli o mnie, a nie swoje o sobie. I przynoszę ciszę do siebie. Karmię się i zmieniam myślenie właśnie w ten sposób, aby później ogłosić, że każdy trud, który mnie dzisiaj dotyka, każde wygniatanie, które jest, jest tak naprawdę na Jego chwałę, bo wytworzy we mnie coś wyjątkowego, co przyniesie całkowity przełom do nie tylko mojego życia, ale życia wielu ludzi i na końcu kąpię się w Jego wodzie, aby odświeżyć i odnowić swoje życie w imieniu Jezusa. Amen. Jeśli chcesz napić się tej wody i zjeść tego placka, to dzisiaj masz tą możliwość. Po prostu wstań, będziemy się modlić w tej chwili. Aleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci za placka z rodzynkami, który przygotowałeś dla Eliasza. Dziękuję Ci za dzban wody, który dla niego przygotowałeś. Dziękujemy Ci za to, Panie, że możemy w każdej chwili przyjść do Ciebie i się posilić za darmo. Aleluja. Że możemy przyjść do Twojej obecności. I wiecie, zacznij teraz od owoców, od rodzynek. Zacznij wypowiadać słowo, które odmieni twój los. Zacznij wypowiadać słowo uzdrowienia, jeśli jesteś chory. Zacznij wypowiadać słowo, fragmenty z Biblii, uwolnienia, jeżeli jesteś zniewolony. Zacznij ogłaszać to, kim jesteś, jeśli masz problem z tożsamością, którą masz w Chrystusie. Zacznij wypowiadać fantastyczne słowa. Boże, jestem dzieckiem Bożym, jestem ja. Należę do Ciebie. Ty nas tak umiłowałeś, że nazwałeś nas dziećmi Bożymi i
rzeczywiście nimi jesteśmy. Aleluja, rzeczywiście nim jesteś. Niezależnie jak się czujesz, czy masz dzisiaj dyskomfort, to nieważne. Nadal jesteś Jego dzieckiem. I powiedz, jestem dzieckiem Boga. Córką Boga. Synem Boga. Jestem, nie tylko jestem Jego dzieckiem, ale mam też pozycję w Nim. Mam pozycję księcia. Księciów. Księcia, ksiądz. Pomerdało mi się. Jezus jest księciem księciów. Królem królów. A nie kimś królem nieważnych ludzi. Dlatego jesteśmy królami, którego On jest królem. Księciami, którego On jest księciem. Panie, my ogłaszamy to, że należymy do królewskiego rodu. Królewskiego kapłaństwa. Że dziedzictwo nasze jest w Chrystusie Jezusie. Jedz te rodzynki. Karm się nimi. Ja wiem, że może na początek będziesz dziwnie się czuł, bo słodycz może przeszkadzać w twoim piołunie życiowym, ale karm się słodyczą. Karm się tym, co Bóg ci daje i kim jesteś w Chrystusie i co On przygotował dla ciebie, bo On wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios przygotował dla ciebie. Uzdrowienie mam w Chrystusie. Krwią Jego ran jestem uzdrowiony. Aleluja. Jestem uwolniony od wszelkich demonicznych wpływów na moje życie, bo On jest Bogiem mojego życia. On jest moim Panem. Niczego się nie lękam i niczego się nie obawiam. I Panie, kładę moje ręce na głowie i proszę Cię, połóż swoje ręce na głowie i proszę Cię, uspokój burzę, która jest wewnątrz. Uspokój te wszystkie natłok myśli i tych oskarżeń i potępień, które nieraz przynosi świat, diabeł i wszystko, co jest dookoła, które sam też wymyślam. I Panie, uspokój i daj pokój mojej duszy. Połóż na sercu też rękę i powiedz, daj pokój mojej duszy. Panie, spraw, bym karmił się Twoją obecnością, bym nakarmił się Twoimi myślami, bym nakarmił, dany jest nam wszelki duchowy oręż, by przemienić myślenie, żeby zburzyć warownię. Ja burzę wszelką demoniczną warownię w moim umyśle, w moim myśleniu, w moich opiniach i przyjmuję pokój. Pokój niech przyjdzie. Szalom z nieba niech przyjdzie. Szalom niech przyjdzie i niech wypełni. Szalom, niech szabat, te odpocznienie, które jest w Chrystusie Jezusie, wypełni nas, każdego z nas. Wejdźcie do Jego odpocznienia i weźcie szalom, które jest z nieba. Teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Halleluja. I ogłaszam, że moje życie jest w rękach Boga. Nawet jeśli są burze dzisiaj, i jest zamieszanie, jest presja, jest ciśnienie. Ogłaszam, że raduję się w Bogu, bo niezależnie od burzy, On zawsze ma rozwiązanie. On zawsze ma rozwiązanie. I ogłaszam to rozwiązanie. Ono przychodzi teraz w imieniu Jezusa. I woda życia, strumienie wody życia, niech popłyną z naszego wnętrza. Chcemy wypić pełen dzban wody odświeżającej, nawadniającej, odbudowującej, odnawiającej. Ura hasa. Chwała Ci, Duchu Święty. Niech przyjdzie to teraz w imieniu Jezusa. Biorę to dzisiaj z tego nabożeństwa. Chwytam to i wyjdę jak lew or lwica z pokolenia Judy. Amen. Amen. Jestem Bożą lwem, Bożą lwicą, Bożym orłem, który będzie szybował daleko i wysoko, posilony pokarmem. 40 dni, 40 nocy. Kiedy karmię się Tobą, mam siłę. Odnawiają się moje kości, wzmacniają się moje siły. Nie mdleję, ale idę. Nie upadam, ale biegnę. Dlatego, że Pan jest moją siłą, a radość w Bogu jest moją siłą. Jego obecność jest moją siłą. Idę na górę Choreb, świętą górę Choreb, by spotkać się z powiewem Ducha Świętego, który mnie całkowicie przeniknie i będę mógł być szczęśliwy do końca moich dni. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Oh,
Jakiś czas, weźmy parę lat.